Na pytanie z miniatury, nie, brak filmów nie oznacza, że koniec z nagrywaniem Diablo. Tak jak już mówiłem niejednokrotnie, Diablo zamierzam nagrywać przy okazji sezonów, czyli mniej więcej dwa tygodnie przed startem sezonu i dwa tygodnie po starcie sezonu, ewentualnie jeżeli wydarzy się coś interesującego bądź ciekawego, no to jeszcze w międzyczasie. Natomiast w grudniu nie za bardzo miałem czas na nagranie, w związku z czym nic nie nagrywałem o rzeźni Zira, tak zwanej, która była. Natomiast teraz z okazji startu sezonu wracamy do takich lekkich nagrywań. I parę filmów na pewno się pojawił. A, a propos startu sezonu, proszę Państwa, Blizzard wrzucił zapowiedź, zapowiedzi, zapowiedzi sezonu. Czyli mówiąc inaczej, taki enigmatyczny film, który pokazuje jakieś mechanizmy, jakiegoś potwora za tymi mechanizmami. Wygląda to całkiem fajnie. Co prawda, ja w pierwszym momencie, jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, da fakt. Blizzard się łączy z Pawą Exile, bo Grinding Grind Games ma dosyć podobne intro, więc jest to takie. No... Trochę dziwne, mówiąc krótko, natomiast mamy informację, czy mamy taki pierwszy rzut oka na nowy motyw sezonowy. No i mamy też informację, że 16 stycznia we wtorek pokażą pewnie trailer czy tam teaser tego sezonu, czyli ten taki 2-3 minutowy film, który wprowadza w sezon. A 18 stycznia będzie stream, na którym zapowiedzą nowe szczegóły odnośnie sezonu. Nowe gameplayowe featurey, czy tam nowe funkcje, jakby, gameplayu, czy jak to tam nazwać, oraz quality of life update. No, czyli po prostu mówiąc krótko, zmiany i sezon trzeci. I z okazji tego trzeciego sezonu, oczywiście, zrobimy sobie stream. Prawdopodobnie na YouTube i na Twitchu, gdzie sobie obejrzymy ich stream i omówimy sobie te zmiany. Zobaczymy, co ciekawego stworzyli. W 16 stycznia raczej nie będę niczego robił, bo to będzie tylko film, który będzie prezentował prawdopodobnie fabułę jakąś. Ewentualnie może jakieś kilka nowości, więc chyba nie ma sensu tego omawiać. Ale zobaczę, co wyjdzie. No i jeżeli chodzi o kolejne filmy, no to będą one się pojawiały. Pewnie po tym streamie. Na pewno też nagram film z omówieniem tego streamu, czy z omówieniem tego sezonu trzeciego, czy też w sumie note'ów, może bardziej. Jeżeli chodzi o streamy, to też dzisiaj, 12 stycznia, startuje w Diablo 3 sezon 30. No i prawdopodobnie dzisiaj też stream odpalę. On startuje, w sensie sezon, o 17. Myślę, że o 17 nie uda mi się tego streamu odpalić, ponieważ pewnie pojadę z Grażyną na zakupy. I dopiero po tych zakupach gdzieś tam siądę do kompa, więc pewnie ten stream będzie nieco później. Aczkolwiek zobaczymy. W każdym razie 17. 19, 20 maksymalnie stream będzie na tym kanale na YouTube oraz na Twitchu, więc jeżeli masz ochotę pooglądać jak gra w Diablo 3, ewentualnie pogadać, to serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o sam kanał, to nie spokojnie. To, że nie ma aktualnie filmów, nie oznacza, że ten kanał porzucam i więcej niczego tutaj z Diablo nie będzie. Będzie na pewno, przedłużyłem sobie ten okres testowy do dodatku. Stwierdziłem, że poczekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. W zależności od tego, jak dodatek zostanie przyjęty, jakie będzie zainteresowanie, albo będziemy dalej tworzyć, albo skończymy. A jeżeli chodzi o te ostatnie tygodnie, czy też miesiące, to będąc całkowicie szczerym, po prostu nie miałem czasu grać. Mam dużo roboty na głowie. I zajmuję się tą robotą w tym momencie i jakoś niezaspecjalnie, nie miałem nie, godzinami, nie miałem za bardzo czasu siedzieć godzinami i grać na przykład tą rzeźnię, zjadać coś tędy. Sezon drugi pograłem, grało się całkiem fajnie, a zobaczymy, jak będzie wyglądał sezon trzeci. W każdym razie zapraszam, czy to dzisiaj na stream, czy w czwartek, a póki co, heja.